Powiem wam szczerze, że bardzo mi ciężko jest bez Wojtka. Odczuwam jego brak i czuję taką pustkę wewnętrzną. Brakuje mi go praktycznie w każdej sekundzie tutaj funkcjonowania. Czuję, jakby uleciała cząstka mnie. Czuję, jakby mi ktoś wyrwał część duszy. Od paru dni też miałam takie ciśnienie. Zastanawiałam się, czy to jest do końca to, bo jednak to stanęło w pewnym momencie w takim punkcie stagnacji. Ale gdzieś zaczęło się rozwijać, staraliśmy się to ratować. Z dwóch stron oczywiście te starania były widoczne, ale naprawdę zaczęło na nim zależeć, że ja chcę w to iść. Wiem, że gdyby Wojtek tutaj był, no to nasza relacja dalej by się rozwijała i wierzę w to, że moglibyśmy stworzyć razem trwałą, poważną relację. On był taką duszą towarzystwa. Komu jego tutaj nie brakuje? Wszystkim nam jego brakuje. Więc ja byłam z nim najbardziej zżyta, czułam z nim więź. On był mi bliski i kurczę, mam taką pustkę w serduchu. A jeżeli poczułaś coś, no to wiem, jak to jest ciężko, wiesz, tak nagle o tym zapomnieć. Tym bardziej między tobą a Wojtkiem to naprawdę było moim zdaniem mega szczere. Wiesz, że według mnie bardzo do siebie pasowaliście. Jego nie ma i... Ja tego nie mogę przeżyć właśnie, że jego tutaj nie ma. Jest mi ciężko z tym. No drugiego Wojtka nie ma i nie będzie. No, i wiem, był że bardzo kochany. Jemu na tobie bardzo zależało. Tak, zawsze było jagódka, jagódka, nie? Bardzo mi jego tutaj brakuje, naprawdę. I muszę to przemyśleć, bo nie wiem, czy będę w stanie się po prostu otworzyć przed kimś jeszcze tutaj, tak? Ja wiem, ale ja wiem, że ty jesteś też bardzo silna, bardzo konkretna, jak to mówiłaś. I nagle znalazł się taki mężczyzna, przy którym ty poczułaś, że może być fajniej i jego nie ma. I to jest takie, ja wiem, że ciebie to dużo kosztuje. Bardzo. Ja widziałam też wczoraj twoją reakcję. Myśl jakby o sobie, ale wiesz, że Wojtek to Wojtek, nie? No właśnie to wiem. How it all works out, I'd say I'm happy, but you'd see through. Coś we mnie zgasło, odkąd jego tutaj nie ma. Nie mogę się odnaleźć. Chodzę po całej willi, dookoła. Najchętniej to bym chyba weszła do morza i odpłynęła. I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody. Kiedy Wojtek odszedł z programu, poczułam, jakby wyrwano cząstkę mojego serca, więc podejmuję świadomą, dojrzałą decyzję i decyduję się odejść z programu. Kochani, ja nie przyszłam tutaj ani po sławę, ani po pieniądze. Przyszłam tutaj po miłość, a moja miłość czeka na mnie poza tymi drzwiami, więc nie jestem w stanie tutaj z wami nadal być. Chcę wam podziękować za te wszystkie wspólne chwile, za każdy moment tutaj spędzony. To była dla mnie najpiękniejsza przygoda w moim życiu. Pokochałam was wszystkich. Jesteście dla mnie jak rodzina. Nigdy o was nie zapomnę. Będziecie w moim serduszku zawsze. Każdy z was jest wyjątkowy na swój sposób. Proszę, zawsze podążajcie za głosem serca. Mam was tutaj i nigdy o was nie zapomnę. Kocham was nad życie. Jesteście dla mnie jak rodzina. Dziękuję wam za ten wspaniały czas. Kocham was! Jagódka, że malinka! Na Wyspę Miłości dziękuję ci za te wszystkie piękne chwile. Nigdy tego nie zapomnę, ale moja miłość czeka
poza bramami willi.